O jakiejś rzece, Chabór, powiedziałem ci, czy ja tam się urodziłem. Okazało się, że tam, gdzie się urodziłem, jest wspaniała ceramika, jest cała kultura, która sięga aż do trzeciego tysiąclecia. To była Syria. Na egzaminach, pamiętam, koledzy zaczęli mi zazdrościć, że coś nie coś wiem. To były studia archeologiczne. Na drugim roku nieco szliśmy na zachód. Też hellenizm, Grecja, Rzym. Też okazuje się, że dużo mam wspólnego z tymi kulturami. I tak cały czas, z roku na rok, studiowałem właściwie o sobie. Okazuje się, że o sobie ja studiuję. Jak nie starożytny wschód, to antyczny Rzym. Jeżeli nie starożytny Rzym, lub nawet i Bizancjum. Potem koledzy też zaczęli mnie pytać, czy ty naprawdę czytasz Koran po arabsku w oryginale? Mówię, tak, czytam oryginale. Więcej, ja czytam niektóre fragmenty Biblii też w oryginale, w języku aramejskim, gdyż też mam takie pochodzenie. Więc proszę Państwa, Syria, która ja wiem, że Państwo teraz się kojarzy z różnymi okrucieństwami i tak dalej, no nie była tak i mam nadzieję, że nie będzie taka oczywiście. Cały czas była kolebką cywilizacji. Jeden z moich też profesorów powiedział, zawsze mówił, że Syria była, jest i będzie pomostem kultur. I w rzeczy samej taka jest. My mówimy, proszę Państwa, o miastach, które założył Aleksander Macedoński, lub jeszcze wcześniej oczywiście. Weźmy na przykład taki Damaszek. A w Damaszku weźmiemy wielki meczet Umejadów. Co to jest tam? Tamta warstwami, tak jak w archeologii mówimy. Jest aramejska świątynia, nad aramejskiej świątyni jest rzymska Jowisza świątynia, nad Jowiszem jest bazylika świętego Jana Chrzciciela i nad tej bazylice jest dopiero meczet Umejadów. Więc tak naprawdę Syria jest podsumowaniem historii. Możemy podsumować historię przez słowo Syrii. Nie ma takiego człowieka, który śmiem powiedzieć na całym świecie, który nie miał nic wspólnego z Syrią. Czy przez chociażby alfabet, który znaleziono w Ogaricie, czy przez handel, przez Chiny, aż do Europy, to musiało przejść przez Syrię. Aż dziw bierze, że tyle rzeczy działy się w takim w sumie niedużym kraju. Rzeczywiście koledzy moi zawsze na studiach mnie zazdrościli, że to wszystko ty masz, albo studiujesz tam, gdzie ty byłeś. Do tego stopnia, proszę Państwa, powiem Wam szczerze, zacząłem sobie sam zazdrościć, że jestem Syryjczykiem. Na tym chyba bym zakończył. Gdyby mnie znowu teraz do głowy przyszło też, kiedyś pewien kolega Polak mówi, a czy ty znasz wiersz, taką fraszkę, która mówi, niedaleko Damaszku siedział diabeł na daszku. No nie wiem, może teraz młodzi nie pamiętają, to jest właśnie jeden z fraszek Mickiewicza, niedaleko Damaszku siedział diabeł na daszku. Syria jest obecna rzeczywiście w pamięci, w kulturze całego świata. Za chwilę przed Państwem będzie zespół sztuki ludowej, muzyki ludowej, który ma nazwę od Bab al-Hara. Bab al-Hara to jest jeden z znanych seriali, więc będą tańczyli, będą śpiewali i będziemy znali Syrię z tej ładnej, słodkiej i przemiłej strony. I będą śpiewali oczywiście też to, jeden i drugi będą reprezentowali Aleppo i Damaszek. Zapraszam serdecznie i dziękuję bardzo. Oto. Folk band from Syria, please welcome. Przed Państwem zespół syryjski, który będzie grał na tradycyjnych ludowych instrumentach. Zapraszamy i dziękujemy. Thank you.
الشرف والشهادة ننسى الأيام الصعبة والمحبة اللي مجراه والدنيا بتتحلق فبتضحك بتزين أفراح ورد وبحر ونارنجة أحلى الأسامي زينة بالحارة فرجة بالياسمين الشامي واللي بده يتحدى هي سوريا من قدها في مين بيحمي الدار بالحق يسهون حدا واللي بده يتحدى هي سوريا من قدها في مين بيحمي الدار بالحق يسهون حدا عنا ناس يسكر
صحن كبه لبنيه خبيها بالنمليه عشان تاكلوا سويه يعني من فرقه باب الحاره.